survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Safe.pl. Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Tomasz Zadyma-Gromadzki po konferencji przed galą Fame 18. No i Tomek, zapytam Cię na początku o wrażenia po Twojej pierwszej freak fightowej konferencji. Tak, witam wszystkich serdecznie. No tak na początku może sekundowy stresik, nie, może bardziej przed, tak w sensie, ale to nie jest taki stres, że się bałem, tylko po prostu wiadomo, że ja już miałem pełno gal, pełno konferencji, już doświadczony jestem w tych sprawach, ale po prostu pierwszy raz w tym towarzystwie, w tym otoczeniu, nie wiedziałem na początku jak zacząć, żeby tak... No właśnie chciałem powiedzieć, żeby jakoś grzecznie nie przeszkodzić, ale w sumie to może właśnie o to tu chodzi. Jak masz problem, gadasz, nie musisz się zastanawiać, kiedy masz coś powiedzieć, tylko po prostu mówisz, co ci leży na wątrobie, co ci nie pasuje. I szybko załapałem to, jak to wygląda. Chyba nawet trochę przez chwilę na grubo poleciałem, bo potem się wszyscy zaczęli śmiać, jak mój słowotok zacząłem, prawda, lecieć nim. No ale chyba ogólnie wszyscy mówią, że pozytywnie. Tomek, jak doszło do tego, że pojawisz się już niedługo na gali freak fightowej? Czy to jest przypadek, zbieg okoliczności, czy świadome działanie do tego, aby do takiej walki doprowadzić? No kiedyś o tym powiem na pewno, ale to też ja naprawdę, to mogą ludzie nie wierzyć, może pierwsi wy to zobaczycie, do kamery przybliżę. Miałem normalnie sen, prawda? To może teraz w takim momencie to jest najfajniejsze mówić o tym, ale to jest, gdy kamery pokażę. Wstrzymi się wąż, morze, murański, niebieska rura i w klasa. I teraz o co chodzi? Jeszcze raz powiedz dokładnie. Wąż, morze, murański, Mateusz, niebieska rura i klasa. Ja zapisuję swoje sny półsłówkami. Wstrzymi się to 8 lutego o 5.28. Teraz wyjaśnię, o co chodzi. Wyłowiłem z morza rurę, rozcięłem ją, nagle zacząłem nią pełznąć. I nagle zorientowałem się, że to jest wąż, ścisnąłem ją, ale on już wstawił głowę, zaczął mnie kąsać. Mateusz mi się pojawił i przeniósł mnie do klasy, czyli lekcję mi dał, tak? Nagle się dowiedziałem, jadąc do pracy koło 16, że właśnie w tej dacie, jak teraz zobaczycie, 8 lutego, 5.28, tej dacie zmarł Mateusz Murański między godziną 5 a 6, kiedy mi się śnił, kiedy wstałem i to zapisałem właśnie. Dziwne strasznie, nie śnił się wcześniej, nie myślałem w ogóle o nim, ale miałem koniec kontraktu bokserskiego, miałem koniec, czyli w gruncie z półtorej roku nie miałem żadnej walki, propozycji i nie wiedziałem, co robić dalej. Mój trener Michał Srogi, po 17 latach trenowania razem boksu, umierał, no wiadomo, już umarł, potem pochowałem go. I nie wiedziałem, co robić, a nagle ten sen, nagle po prostu ja pomyślałem, to jest droga, może to dziwnie brzmieć, ale naprawdę popatrzcie, 2 miesiące jestem tutaj, ja tą drogę znalazłem dzięki Mateuszowi, bardzo mu za to dziękuję, chociaż no wiadomo, to nic złego nie mówię o nim, na pewno, że ktoś nie mówił, że o zmarłych się tam nie mówi, nie, bardzo dobrze, naprawdę to był tylko sen, ale pokazał mi, jak mam się kierować, co mam robić i patrzcie, jakoś chyba ktoś mi te sznurki pokazał, jakie pociągnąć, bo nagle znikąd, nieznany w ogóle w świecie freaków, walczę i mam kontrakt na tą walkę największej federacji freakowej w Polsce. W takim razie coś jest w tych moich snach, bo to nie pierwszy raz, który mi się spełnia. No jeżeli Mateusz Murański mógł Ci się przyśnić, to znaczy, że śledzisz scenę freak fightową. Jaki masz stosunek do freak fightów? Nie, właśnie o to chodzi, że jedyne, co gdzieś tam śledziłem, to jak na przykład gdzieś tam w migawkach w internecie coś tam mi przeleciało. Nawet nie miałem polajkowanego, wiem, że zaraz to nie mogę tak nie powinienem mówić, ale wcześniej w ogóle nie miałem polajkowanego nawet profilu High League'u, ani Fame MMA, ani w ogóle innych federacji freakowych, ani no nigdzie, nie? Nawet tych prezesów czy kogoś nawet nie znałem, nie miałem ich znajomych, ani jakichś tam polubionych profili. Właśnie nie, nagle to wszystko się stało tak, no po prostu jakiś jeden wywiad, drugi, trzeci, coś tam tu, Wojtek chce walkę na High League'u sobie rajski, tu nagle ktoś tutaj, coś, jakiś wywiad kolejny i nagle bum, propozycja, północ, walka, tak, dobra, biorę, jestem ja. Dlatego jestem tu ja. Ale przeciwnik był jednym z wielu do wyboru, czy to jest faktycznie konflikt, który chciałeś wyjaśnić w oktagonie, jeżeli chodzi o jego początki na seminarium? Nie, no wiadomo, jeżeli go tam, powiedzmy, można kogoś nie lubić ogólnie wcześniej, może komuś nie przypaść do gustu, a można sympatyzować ze sobą, zrobić dobrą walkę, kurwa, sobie tak chcieć głowę, a potem znowu siedzieć i pić. To akurat fajnie mi pasowało to, że naprawdę był ten konflikt, naprawdę coś się działo. I właśnie tak mówiłem wcześniej, to nie było na siłę, że jakieś szukałem walki, że właśnie tak on napisał atencję, że to było 1,5 roku temu, jak ja pierwszy raz tam coś napisałem na jego temat, miałem kontrakty, w ogóle nie myślałem, nikt mnie nie puścił w ogóle, tak, tu bokserski, tu ta gromda, więc to nawet w ogóle nie jeszcze w tym kierunku,
prostu to nagle, tak, pstryk się urodziło, tutaj ten trener mój umierający, tutaj ten sen, tutaj po prostu w ogóle nagle sytuacja, tak, bo to wszystko się, zauważcie, jeszcze miesiąc, półtorej temu nie było mowy, nie było w ogóle o mnie nigdzie słychać, ja już nie walczyłem w boksie od września tamtego roku, w grądzie półtorej roku, ja już po prostu byłem już wygasły jako taki sportowiec, a nagle coś, sen, bach, sytuacje losowe, bach i wszystko, bum, jestem tu. To jest magia po prostu, nie? A to kto był może taką twoją inspiracją, czy na przykład Mateusz Kubiszyn, czyli twój kolega z Gromdy, czy może właśnie Kamil Łaszczyk, który ostatnio walczył dla organizacji Fej? Żeby tu się znaleźć? Znaczy, no w ogóle... Byłeś tą trochę drogą, bo jednak oczywiście sens, nie? Znaczy, jakieś wizje, nie, ale... no ale ludzie w ogóle mówili, że wie, komentarze czytam gdzieś tam, że Jezu, ten koleś, on tak gadał, taki śmieszny, że on by to się nadawał na fliki, nie? Tak, ja czytam te komentarze, się śmieję, czasem nawet dziękuję ludziom, śmiejąc się. Z tego mimo, że ktoś mówi, że jestem rozbity, że tak mówię niewyraźnie, czy on mówi pijany, a ja się śmieję z tego, nie? Bo się śmieję z tego. I każdy mówi, że ty pasujesz do świata, no to jestem, nie? Jestem ja. I rozumiem, że planujesz jakąś dłuższą przygodę, może na celowniku jacyś freakfightowi przeciwnicy poza Alanem Kwiecińskim. Ale ja miałem jeszcze konflikt z innymi. Nie powiedziałem ostatniego słowa na Alanie Kwiecińskim, ale jeszcze jakiś to będę przeplatał pewnie z innymi walkami w innych federacjach. Ale jedno nazwisko, które jest konflikt i który chciałbyś wyjaśnić w oktagonie. Nie, nie będę mówił na pewno, bo... Najpierw nie było, że nie było. Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę. Musieli, nie. Robimy tę walkę, a potem jak od razu będzie chęć, będą zainteresowani tą drugą walką, to robimy tą drugą walkę. No widzę, że czujesz się tutaj jak ryba w wodzie. Na koniec zapytam cię jeszcze o zestawienie, które już niedługo na najbliższej Gromdzie, czyli Don Diego kontra Balboa. Bardzo mocne zestawienie. Jak typujesz ten pojedynek? No ja mu powiedziałem, no wspaniała walka, wcześniej też gdzieś mówiłem, że jak na czasowo szybko ma się skończyć walka, to Balboa, myślę, to też miażdżąca jego siła, też dynamika, ale jak już się walka rozciągnie, to Don Diego, tak mówiłem gdzieś też, że właśnie umie jedną nogą być na skórce od banana w każdej walce, co pokazał, umie też przyjąć cios i umie to nagle wytrzymać i wygrywać, więc jak on to rozciągnie, to też według mnie jest w stanie normalnie wygrać, bardzo równa walka i też mówiłem, że gdzieś zrobiłem z nim sparring i właśnie po pierwszych rundach on gdzieś przeważał, potem gdzieś tam ja już go zacząłem bardziej pykać, doświadczony bardziej, ale mimo wszystko nagle on wyszczelił gdzieś takim ciosem, że jakby wiedziałem, że jakby nie było rękawicy, to byłoby KO ciężkie. I to właśnie on, to jest cały Don Diego, nieprzewidywalny, utalentowany, no i wiadomo, no też psychicznie twardy zawodnik, ale Balboa kot, nie chciałbym z nim walczyć. Z Balboą nie. Ale na razie, pamiętajcie, tylko na razie. To pokaże przyszłość. Bardzo tak. Ci dziękuję za rozmowę i powodzenia na walce. Ja też dziękuję bardzo, dziękuję. Made it through the fog, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Safety Bell. Jesteśmy bezpieczni.